Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W Gwarze Śląskiej jest takie stwierdzenie Kajmy som Hanslik, czyli gdzie jesteśmy? I właśnie od tego pytania chciałbym zacząć. Czy mamy świadomość, gdzie jesteśmy? Na właściwym czy niewłaściwym miejscu? Czy mamy rozeznanie w sytuacji, w kontekście, w której dane jest nam się znaleźć i co jest na pewno bardzo ważnym wyzwaniem, bo już poważniej sięgając do jednego z pierwszych słów Pana Boga z Księgi Rodzaju, to Adamie, gdzie jesteś? Czy masz tego świadomość? Czy masz rozeznanie? Właśnie wobec swojej postawy jako posłanego do tych, do których jesteś posłany. Bo bez patosu i bez sztucznego dramatyzowania trzeba byłoby powiedzieć, że jesteśmy na wojnie. I tu nie chodzi tylko o tę wojnę hybrydową, o której się teraz wspomina, czy o podbój Europy przez islam. Nie mieczem, jak to się odbywało dotychczas, ale poprzez hidżrę, czyli zaludnianie, podbijanie populacyjne. Ale jeszcze o takiej wojnie, o której się naprawdę za mało mówi i wie. Chodzi o wojnę, którą w genialny sposób wymyśliła nowa lewica już dobrych kilka dekad temu, o wojnę kulturową, o to, żeby ten dotychczasowy paradygmat chrześcijański panujący jeszcze w Europie wykorzeniać poprzez kulturę, poprzez media, poprzez system prawny i poprzez edukację. I rzeczywiście jest to wojna o duszę. Po części nasze, ale jeszcze bardziej o duszę młodego pokolenia. I nie bagatelizujmy tego. I ja, wychowany na literaturze, pracujący w literaturze, sięgnę po takie dwa obrazy literackie bardziej, żeby już jak gdyby w pewnej opozycji biegunowości rozpoznać nas. Pierwsza to jest legenda o szczurołapie z Hameln. Ponoć rzeczywiście tak się stało, że do bardzo bogatego miasta wezwano szczurołapa, bo tam, gdzie wiele śmieci, tam i wiele szczurów. I rzeczywiście magik, pstro ubrany, z bębenkiem i fletem, przyszedł i w dziwny, magiczny sposób wywołał wszystkie te gryzonie ze wszystkich dziur i wyprowadził je za miasto, by się z nimi rozprawić. I wtedy wrócił do rajców miejskich, żądając odpowiedniej zapłaty. Ale ci, widząc, że już mają kłopot z głowy, zbyli go jakimś niewielkim datkiem i powiedzieli mu, że my mamy swoje dzieci, swoje sprawy, a ty idź sobie stąd. Wtedy on stwierdził, sądzicie, że macie swoje dzieci? Możecie już ich nie mieć. I wyszedł na plac, zaczął grać na tym flecie, i dzieciaki zewsząd zbiegły się, jak to dzieci, rozemocjonowane, zaczęły pląsać w takt tego bębenka i fletu, a szczurołap utworzył taki korowód i te pląsające w takim obłędnym trochę rytmie dzieci wyprowadził za miasto, wprowadził do jakiejś jaskini, gdzie jeszcze miał kilku konfratrów, gdzie płonęło ogromne ognisko, do którego rzucano jakieś dziwnie dymiące zioła. I
potem ślad po nich i po dzieciach zginął. Został tylko jeden chłopiec, który nie dogonił korowodu, bo był kulawy. Jan Brzechwa, opisując tę legendę, powiedział, że zaprowadził ich do krainy szczęśliwości pod ziemię. W historii mieliśmy do dziś dnia niewyjaśnioną krucjatę dziecięcą, po której też nie wiadomo, co się z dziećmi stało. A więc mamy Szczurołapów, zwłaszcza od lat 60., od tej eksplozji pop kultury, kultu młodości, kultu seksu, kultu muzyki bardzo ekscytującej. Ale z drugiej strony stajemy my. Tylko że czy mamy też rozpoznanie, kim jesteśmy? Znów sięgnę do literatury. Jest taka znana książka Jerome Salingera, Buszujący w zbożu. I tam jest bohater Holden, młody chłopak, który się nie może zmieścić w społeczeństwie. Chce uciec z domu i teraz rozmawia ze swoją młodszą siostrą Febę, która go pyta, co kochałby robić w życiu. A on mówi, że absolutnie nie chciałby być prawnikiem. Nie chciałby robić pieniędzy na krzywdzie ludzkiej. I nagle mówi tak, a czy znasz piosenkę, jeśli napotka ktoś, kto buszuje w zbożu i opisuje swoje marzenie? Wyobraziłem sobie gromadę małych dzieci, które bawią się w jakąś grę na ogromnym polu żyta. Tysiące malców, a nie ma przy nich nikogo starszego. Prócz mnie, oczywiście. A ja stoję na krawędzi jakiegoś strasznego urwiska, mam swoje zadanie. Muszę schwytać każdego, kto znajduje się w niebezpieczeństwie, tuż nad przepaścią, bo dzieci się rozchadzały. Pędzą i nie patrzą, co jest przed nimi, więc ja muszę w porę doskoczyć i pochwycić każdego, kto mógłby spaść z urwiska. Cały dzień od rana do wieczora stoję na straży. Jestem właśnie strażnik w zbożu. Wiem, że to wariacki pomysł, ale tylko tym naprawdę chciałbym być. Piękny obraz. Ale od razu widać właśnie to, co było w kulturze lat 60. Pustosłowie i pusto głowie, a może i pustka też w sercu. Bo dlaczego nie ogrodzić, nie zabezpieczyć? Dlaczego nie stworzyć zakazu buszowania w zbożu po przyszłym chlebie? Dlaczego nie stworzyć ogrodu jordanowskiego dla dzieci? I dlaczego nie zatrudnić więcej strażników? I my właśnie jesteśmy w tej sytuacji owych strażników. Może to jest takie znamienne, że w owym zbożu. Tylko czy damy sobie radę, czy jesteśmy w stanie stawać nad tymi przepaściami i każdego chwycić i uratować przed zgubą. I wracając do tych Szczurołapów, no to przecież widzimy od kilkudziesięciu lat, jak się zwodzi, uwodzi całe rzesze, to już miliony dzieci i młodzieży. Ale również przy tym się wywodzi ich. Wywodzi się ich z domów, wywodzi się ich z rodzin, wywodzi się ich ze szkół, z kościołów, ale i nawet z siebie samych. I mówiąc tutaj o walce, wojnie o duszę, to powiedzmy sobie teraz, w której gazecie, w którym programie mówi się o duszy? Jest ciało, jest eksplozja, można powiedzieć, emocji, uczuć, ale dusza jak gdyby została gdzieś na jakimś marginesie. A przecież to, w co te dzieciaki, tę młodzież się właśnie wciąga, wabi, uwodzi, to przede wszystkim dotyczy ich dusz. To są właśnie pułapki na ich zbawienie lub zatracenie. I tutaj chciałbym zrobić taką krótką, jak gdyby,
analizę właśnie tych sytuacji, w których tak właśnie jak w tym obrazie jest tak wiele przepaści, gdzie już bezpowrotnie ktoś się może stracić. Może nawet w ogromnych ilościach. I ktoś powiedział, że na wojnie pierwszą poległą jest prawda. I właśnie w tej ideologii, tej nowej lewicy, trzeba było się najpierw rozprawić z prawdą na uniwersytetach. Bo kto miał jakoby prawo do głoszenia prawdy, od razu w domyśle miał tworzyć stosy i prześladowanie. Rozprawiono się z prawdą naukową, rozprawiono się z prawdą Bożą, rozprawiono się również, albo się wciąż rozprawia, z prawdą etyczną. I my, którzy głosimy prawdy Boże, w które sami wierzymy, na których został zbudowany ten świat, ta cywilizacja, może nie zauważamy, jak one zostały przedefiniowane. Jak właściwie popkultura, czy kontrkultura raczej, czy antykultura, ma już zupełnie inny paradygmat. Był taki poeta, który pisał teksty do utworów rockowych, Steve Turner, i on tak trochę przewrotnie sformułował takie credo tej współczesnej popkultury. I tak krótko, to było dość długie, ja tu tylko skrót taki. Wierzymy w Marksa, Freuda, Darwina, jednym słowem. Wierzymy, że jest wszystko okej, tak długo, jak nie krzywdzimy nikogo i zgodnie z tym, co sami uważamy za krzywdę. Wierzymy, że cudzołóstwo to frajda, że sodomia jest okej, że tabu jest tabu. Wierzymy, że wszystko zmierza do dobrego, mimo że fakty temu przeczą. Wierzymy, że wszystko można udowodnić, jak i wszystkiemu zaprzeczyć. Wierzymy też w horoskopy i UFO. Wierzymy, że Jezus był dobrym człowiekiem, tak jak Budda, Mahomet i my sami. Chociaż my uważamy, że jego morały są złe. Wierzymy, że wszystkie religie są zasadniczo takie same, bo wszystkie wierzą w miłość i dobroć, a różnią się tylko w sprawach zbawienia, stworzenia świata, nieba, diabła i Pana Boga. Wierzymy, że po śmierci nie ma nic, bo jak zapytacie nieboszczyka, to on nie mówi nic. Jeśli śmierć nie jest końcem, jeśli umarli kłamią, to niebo jest obowiązkowo dla wszystkich. No, może z wyjątkiem Stalina, Hitlera i Dżingischana. Wierzymy, że każdy człowiek musi odnaleźć w sobie prawdę, którą sam uzna za prawdziwą. Rzeczywistość dostosuje się wtedy sama. To samo zrobi historia i rzeczywistość. Wierzymy, że nie ma prawdy absolutnej. Z wyjątkiem prawdy, że nie ma absolutnej prawdy. Wierzymy w odrzucenie każdego credo. I to jest jakby takie główne przesłanie owej kontrkultury. I ona ma siłę, można powiedzieć, spadającego wodospadu Niagara. A nasze głosy brzmią trochę jak może głos ptaka nocnego. I po tym od razu sobie powiedzmy, że według tego credo wszystko zostaje teraz przedefiniowane. Wszystko jest starannie, pseudonaukowo czasem, można powiedzieć, wypaczone. I choćby dotykając, bo tu trzeba byłoby osobno wszystkie te zagadnienia omówić, ale choćby ta ideologia gender. Bo tu właśnie już się atakuje, już nawet nie tożsamość płciową, chociaż o niej się mówi, ale atakuje się sam instynkt seksualny już czterolatków. Bo już są tak zwane standardy ONZ-owskie, unijne, gdzie już są instrukcje, jak wprowadzać jeszcze te maleństwa już w arkana erotyki, w arkana masturbacji, w arkana wzajemnej stymulacji. I to wszystko jest
doskonale opisane i niestety nasze państwo jest zobowiązane do realizowania takich standardów. I tutaj owszem słyszymy o względności tak zwanej tożsamości płciowej, kulturowej, ale tak naprawdę to już Judith Butler to opisywała w książce Feminizm i niszczenie tożsamości, że chodzi o zniszczenie każdej tożsamości. Tożsamości narodowej, tożsamości rodzinnej, tożsamości religijnej. A tak naprawdę to najbardziej tej podstawowej tożsamości, że jesteśmy na obraz Boży i podobieństwo stworzeni. Że mamy w sobie Bożą tożsamość. I to jest tak, jakby człowiekowi odebrać błędnik, który go utrzymuje w sytuacji, w pozycji pionowej i daje mu możliwość poruszania się i orientowania w rzeczywistości. Jeśli się odbierze te wszystkie tożsamości, to z człowieka będzie można zrobić cokolwiek, bo już nie powiem kogokolwiek. I tak popatrzmy potem, jak to procentuje również właśnie w takiej przebudowie antropologicznej, można powiedzieć, pojmowania człowieka i prawdy o człowieczeństwie. Choćby takie przykładowe jak coś jak anoreksja, czyli jadłowstręt psychologiczny, czyli wypaczone podejście do swojego ciała. Jeden z głównych grzechów teraz zachodniej, czy to jest jeszcze cywilizacja, jakim jest narcyzm? Kiedyś Anna Kamieńska świetnie to wyraziła w pojęciu opętanie samym sobą. I tu dosłownie coś takiego następuje. Idzie jak gdyby w kierunku pewnej kontroli, pewnej perfekcyjności, jeśli chodzi o wygląd ciała, naśladownictwa tych efemeryt, modelek, a potem dziecko już traci władzę właśnie nad swoją duszą, nad swoją wolą. Mniej więcej 18% dzieci zapadających na anoreksję kończy niestety przedwczesną śmiercią. I dalej już jakby kolejną taką przestrzenią to jest teraz prawie że modna depresja. Ponoć za kilka lat to już będzie druga po raku pod względem popularności choroba właśnie w zachodnich krajach. I ja wiem, że to są straszliwe skróty, ale już tę depresję w wymiarze duchowym już opisali ojcowie Kościoła, zwłaszcza Ewagriusz z Pontu, nazywając to acedią, czyli właśnie takim zgnuśnieniem, lenistwem duchowym, demonem południa. Taki paraliż duchowy, gdzie nie ma chęci do czegokolwiek dobrego, pięknego, prawdziwego, miłującego, a jest tylko jakby zapatrzenie się w tą swoją mroczną stronę. Łącznie już ze środkami psychoaktywnymi, autoagresją i choćby popularnym cięciem się przez młodzież. To jest przerażające, zwłaszcza u małych jeszcze dziewczynek. I już jakby tutaj następny stopień to są właśnie samobójstwa. W 2010 roku liczba samobójstw w Polsce wynosiła około 6 tysięcy. W ostatnim już było ponad 12 tysięcy. Już nie powiem o innych krajach zachodnich, gdzie o tych statystykach się nie wspomina. I to jest właśnie takie następstwo i takiego opętania samym sobą, ale i zatrzaśnięcia młodzieży właśnie w takim sopkowstwie, że tak to określę, właśnie w tym narcyzmie. A takie zatrzaśnięcie świetnie się dzieje choćby poprzez muzykę, poprzez słuchawki.
Muzyka, która jest z gruntu fatalistyczna, która właśnie niesie jak gdyby taką ciemną stronę rzeczywistości, ciemną stronę człowieka. I wtedy ta muzyka organizuje jakby takie plemię współwyznawców. Ta muzyka jest jedyną filozofią, można powiedzieć, tych młodych ludzi. Ta muzyka niestety, ale jest i zawłaszczona przez satanizm. Gdzie często w bardzo poetyckich tekstach, ze świetną, przynajmniej zdaniem tych słuchaczy, muzyką, tam przenikają komunikaty bluźniercze wobec Boga i zachwalające właśnie negatywny stosunek do życia, do piękna, do rozwoju, do człowieka. Nie będę tutaj cytował, bo takich zespołów jak choćby AC/DC czy Judas Priest, bo może nie miejsce na cytowanie, można powiedzieć, szatana w takiej katedrze. Ale właśnie tam jest taka destrukcja już pełna. I pewnie oglądaliście film Sala samobójców, gdzie właśnie chłopak, można powiedzieć, taki jeden z wielu, wchodzi w przestrzeń internetu, gdzie uwodzicielska dziewczyna tworzy właśnie taką salę, gdzie zaczyna się jakby taki postępujący proces zafascynowania się śmiercią, aż do skończenia ze sobą. I owszem, można powiedzieć, że nie wszyscy, ale po niedawno przeprowadzonych badaniach wśród młodzieży gimnazjów i liceów, około 36% młodzieży miało poważne nawet chwilami myśli samobójcze. I nawet część z nich bywa na tych forach samobójczych, których jest naprawdę wiele w internecie, z całymi instrukcjami obsługi, że tak powiem, bo jest właśnie zafascynowanie się śmiercią. I proszę zobaczyć, jakie to dziwne. Właśnie w okresie, kiedy wszystko powinno się budzić do życia, cały, można powiedzieć, ten żywioł rozwojowy, odkrywania piękna, miłości i tak dalej, wtedy już jest odwrotny kierunek. Skończyć ze sobą. I to jeszcze w sposób taki, można powiedzieć, no, rytualny wręcz, wspólny. To są tylko takie krótkie przebłyski, bo to może być ucieczka od życia. To może być odwet na swoim środowisku. Ale to może być nawet jakieś takie perwersyjne poświęcenie siebie. Ja tylko tu sygnalizuję, czy my o tym wiemy. I to się teraz dzieje w dużej mierze w tej przestrzeni, którą od takiej pewnej platformy, na której bywa przynajmniej zarejestrowanych około 27 milionów ludzi, Second Life. Bo tą nazwą można byłoby właśnie określić sposób teraz egzystowania już od małych dzieci, młodzieży, właśnie w przestrzeni wirtualnej. Ja jeszcze pociągam. I często w takim długim wagonie, zwłaszcza jak wraca młodzież studencka, 80-90% jest wyssanych przez smartfony, przez Facebooka. I to jest dla nich teraz rzeczywistość. Tam się formują pewne wizje życia, wizje człowieka, wizje religijne. Niedawno ktoś powiedział, i to nie całkiem bezsensownie, że Zuckerberg, Właściciel Facebooka, za 5 lat będzie startował w wyborach w Stanach Zjednoczonych i przy tej gigantycznej machinie, jaką uruchomił, śmiało może w tych wyborach wygrać. Jaką on ma wizję Facebooka? Bo na Facebooku można dowolnie szydzić z papieża, szydzić z Matki Teresy, szydzić ze wszystkich świętości, oprócz świętości lewicowych, że tak to określę. Wtedy się momentalnie usuwa konta, a więc widać tą orientację
jaka filozofia, jaka wizja świata tam jest oferowana tejże młodzieży, która przebywa czasem już bez przerwy, mając smartfony w nocy przy uszach, pomijam już promieniowanie i jego szkodliwość, że już nie są w stanie się nawet przyznać, że byłoby to możliwe wyłączenie na kilka godzin, nie mówiąc o kilku dniach. I właśnie w tej przestrzeni również dzieje się przedwczesne, to co kiedyś Neil Postman napisał w świetnej książce, nie wiem dlaczego nie przetłumaczonej na polski, zanik dzieciństwa. Że teraz właściwie kończy się dzieciństwo bardzo wcześnie. Właśnie poprzez tą seksualizację, a więc bardzo wczesny kontakt z pornografią i choćby przez ten sexting, w który jest angażowanych tak wiele dziewczątek, jeszcze można powiedzieć niedojrzałych, ale już konkurujących ze sobą pod względem atrakcyjności narzuconej właśnie poprzez te przestrzenie, te fora i te gry. Owszem, można byłoby o wielu grach, ale tutaj, żeby już teraz przejść do następnej części, jedna gra, która wciąż jeszcze jest popularna, ale która obudziła na pewno niepokój państwa, to jest ów błękitny wieloryb. Ponoć Rosjanie ją wymyślili, ale mówię ponoć. Tylko, że to jest bardzo znamienna gra, że akurat tam nie chodzi o jakieś sprawności, o pokonywanie kolejnych levelów i tak dalej, ale przyjęcia takiego mentora na 50 dni, który wymaga teraz od tego dziecka coraz więcej czegoś przeczącego, można powiedzieć, dobru tego dziecka. Bo najpierw to jest głodzenie siebie, odmawianie sobie snu, potem cięcie siebie według jakichś tam pewnych szyfrów, aż do wypróbowania swojej odporności na coraz to większe cierpienie, aby dojść do rytualizacji samobójstwa. Różne są dane młodzieży, która jednak popełniła to samobójstwo, ale to już mocno poszło w setki. I dlatego właśnie o tym wspominam, że to jest właśnie takie już bardzo niebezpieczne podobieństwa do tych, o których chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, a o których już ksiądz na wstępie wspomniał. Ale tutaj jeszcze tak, żeby trochę ten negatywny obraz odwrócić, to z drugiej strony, to co i ksiądz biskup tutaj mówił, kiedy patrzymy na te dzieciaki, to jest w nich właśnie takie zagubienie. Jest w nich taka bezradność, jest taka bezsilność wobec właśnie siły, presji tego, co działa na nich, co ich zwodzi, uwodzi i wywodzi. Jest też cicha tęsknota za sensem, za nadzieją, za czyjąś bliskością, za właśnie takimi rozmowami, które by wyjaśniały im świat, które byłyby takim przewodnictwem, dyskretnym, ale przewodnictwem. A przede wszystkim jest w nich nieuświadomiona, bo bardzo mocno uwiedziona tęsknota za Bogiem. Właśnie za Panem Bogiem. I to my mamy rozumieć. Właśnie nie kto inny, nie nauczyciele polskiego, matematyki czy innych przedmiotów, ale my katecheci. I dlatego nas się tak marginalizuje, dlatego nas się tak pomniejsza, dlatego się wmawia w nas, że jesteśmy już prawie zbędni z tymi Michałkami religijnymi, żebyśmy nie byli tymi strażnikami. Prawdziwymi, mądrymi, znającymi, można powiedzieć, tę rzeczywistość i te zagrożenia wobec dzieci. Żebyśmy my mogli powiedzieć, rozumiemy was. Wiemy o tym, co się z wami dzieje. Chcemy być blisko, nie? Chcemy odpowiedzieć na wasze pytania. I jeszcze bardziej to, co ksiądz biskup mówił, modlimy się za was.
z całym przekonaniem i z całą prawdą wewnętrzną. I kiedyś jeszcze z księdzem biskupem Długoszem trochę współpracowałem w tej wspólnocie narkomanów pod Częstochową i tam spotkałem takiego chłopaka, który miał ksywę Pinokio. I kiedy nocowałem tam i akurat po ciemku łatwiej mu było się zwierzyć, to mi powiedział, że właśnie on kiedyś był wychowany w dobrej rodzinie. Że rodzice byli wspaniali. Tylko, że mu zaszczepili taką wrażliwość, że on się nazwał galernikiem wrażliwości, nadwrażliwości. I że to już go naprawdę ponosiło, że jego bolą wszystkie, można powiedzieć, bóle świata, że ma taką empatię, że się pochyla, można powiedzieć, nad każdą krzywdą. I kiedy poszedł na studia, postanowił z tym zerwać, zapomnieć. Zapomnieć rodziców, zapomnieć katechetę księdza, jak gdyby wyrwać to z siebie. I sięgnął wtedy po narkotyki. I to mu dawało moc. I to mu dawało doświadczenia prawie że mistyczne, bo LSD. I wtedy był silny. Wtedy był nieczuły, znieczulony. I kiedyś akurat robili amfę czy makiwarę i jakiś taki rozpalony piecyk był, a on kiedy wziął za dużo, to go miał konwulsję i cisnęło go na ten rozpalony piecyk. Wylądował w szpitalu ze strasznymi oparzeniami. Morfina nie działała. Wył z bólu. I wtedy, tak jak powiedział, przychodziła do niego pielęgniarka. I mówił, to był mój anioł. Ona mi czytała bajki dla dzieci. I przeczytała mi w bajce o Pinokio niesamowitą scenę, że ten pajacyk drewniany siedzi przy kominku, wyciąga nogę, noga mu się pali, a on nic nie czuje. Dwie nogi ma upalone, usiłuje chodzić, przewraca się. I on nagle stwierdził, to jest o mnie. To ja chciałem wypalić z siebie to, co mi rodzice tak pięknie zasiali. To, co było moim bogactwem. I mówi, wtedy zacząłem modlić się, żeby Pan Bóg mi przywrócił tamten ból, ten ból sumienia, ten ból serca, tę wrażliwość. I mówi, trafiłem tutaj teraz. Mówi, nie wiem, czy wytrwam, czy nie, ale maluję. Mówi, trzy tygodnie temu przyszła na świat tutaj w naszej wspólnocie Oleńka. Mówi, patrzę jej w oczy i Pan Bóg patrzy mi przez te oczy. Mówi, to jest następny mój anioł i ja ją maluję. Niech brat zobaczy. I rzeczywiście coś było porywającego w tych oczach. Te oczy nadawały mu siłę, nadawały mu pewność, nadawały mu nadzieję. I wspomniane zostały właśnie anioły. I kiedyś Słowacki powiedział, że to okropne iść i aniołów już nie napotykać. I myślę, że właśnie tam, gdzie my, uczący prawd wiary, rezygnujemy z niektórych prawd, tam momentalnie nasz wróg i przeciwnik wchodzi. Tak jak zrezygnowaliśmy trochę z eschatologii, zagospodarowały horrory. I jak zaczęliśmy się wstydzić aniołów, no to w internecie pojawiły się, ale upadłe, demoniczne, wyuzdane. Na pewno nie anioły Boże. Ale popatrzmy, już nie pamiętam, chyba Franciszek Święty Salezy powiedział, jak bezcenną jest dusza człowieka, skoro nieustannie walczą o nią szatan i anioły. I my do tej walki jesteśmy też wezwani. W swoich możliwościach ludzkich, ograniczonych. Ale po co Pan Bóg dał aniołów Bożych? To są moce, to są mocarze, to są przewodnicy. To są właśnie ci, których młodzieży i dzieciom teraz potrzeba. Nie aniołków, takich amorków, putt i tak dalej. Nie. Im potrzeba mocarzy, bo diabeł się jawi jako mocarz. Ale to są pogromcy szatana.
I tych prawd teraz właśnie tejże dzieci, tymże, tejże młodzieży bardzo, ale to bardzo potrzeba. I kłopot w tym, że może to my, a nam brakuje wiary. Bo popatrzmy, wciąż głupiejemy, mając takich mądrych doradców. Wciąż błądzimy, mając takich przewodników. Boimy się coraz bardziej, mając takich obrońców. Ulegamy nawet rozpaczy, zniechęceniu, mając zwiastunów dobrej nowiny. Ja cały czas mówię o aniołach Bożych. Bo gdybyśmy mieli tę wiarę w to, kim oni są dla nas dani przez Boga, mniej wierzylibyśmy psychologii, mniej wierzylibyśmy antypedagogice, mniej wierzylibyśmy prognostykom, politykom, bo właśnie ten bliski kontakt dany nam przez Boga w dużym stopniu przywróciłby nam wiarę w wewnętrzne światło, wewnętrzną mądrość, nie wiedzę, ale mądrość. I może byśmy odważniej stawali wtedy do walki. Do walki o duszę dzieci, z nimi razem. I popatrzmy, o aniołach Biblia wspomina albo opisuje aż 300 razy. Przepiękna jest księga Tobiasza. I chociaż tam występuje archanioł Rafał, to jest to piękna historia o tym, kim może być anioł wchodzący w rodzinę o chorych relacjach. Świetnie o tym mówi w całej serii konferencji ojciec Augustyn Palanowski na płycie Oto posyłam swojego, przed tobą swojego anioła. Czym może być właśnie przyjaźń kogoś takiego dla dojrzewającego młodzieńca? Uwikłanego również w sytuacje demoniczne. I tę choćby opowieść, jako przypowieść, warto byłoby samemu przeżyć, samemu przeanalizować i ją przybliżać. Owszem, prawie że co drugi, trzeci święty czy święta mieli doświadczenie czy wizję aniołów. Święta siostra Faustyna miała około 70. Podróżowali razem z nią, jawili się. Ona nawet kiedyś, będąc właśnie w Warszawie, ktoś tam przychodził i cały czas ich tam niepokoił, chcąc iść do kaplicy, to poprosiła Pana Jezusa, żeby mogła na chwilę chociaż wyjść, a on powiedział, to postawię ci archanioła. Kiedy wróciła z tej kaplicy, zobaczyła potężnego, świetlistego anioła z rękoma skrzyżowanymi na piersi, nikt nie przyszedł. To tylko takie drobne wspominki, nie mówiąc o ojcu Pio, który od 5 roku życia przynajmniej jakby wzrastał ze swoim aniołem. Anioł tłumaczył mu listy. Anioł był tym, kto utrzymywał kontakty, kogo on posyłał, z kim nieustannie rozmawiał. Tych opowieści jest teraz naprawdę wiele i oprócz tego, że są prawdziwe, to są i piękne, i dające nadzieję. Bo w filmach, w mediach, w internecie mamy bardzo mocno zafałszowany obraz anioła. Szatan wie, kogo zwalczać kiczem, kogo zwalczać właśnie fałszem, kogo pomniejszać, bo wie, kto jemu naprawdę może zagrozić. I czy dzieciom są potrzebne anioły? Zrobiłem taką ankietę, tylko kilka takich małych rzeczy. 11-letnia Sara mówi tak. Jestem czasem tak samotna, że wywołuję sobie takiego duszka opiekuńczego z księgi białej magii, by mnie bronił przed złymi snami. 15-letni gracz Mati. Kiedy w grach walczę z diabłem, to chciałbym mieć kogoś mocniejszego od niego, bo on mnie hipnotyzuje, ale grać muszę sam. Uczeń na religii.
Te anioły na obrazkach są takie babskie, że nie mogą nikogo obronić. Lepiej, gdyby były je takie jak Batman czy Strażnik z Teksasu i miały moc. I psycholog. Gdy dzieci są coraz częściej same z mediami, oglądając samotnie horrory, to rośnie poczucie zagrożenia, lęki, koszmary, a nawet psychozy. Przydałaby się im teraz taka postać jak dawny anioł stróż. Ciekawe, w ilu domach teraz wisi taki porządny wizerunek anioła stróża. Mówię porządny, anioła pięknego, anioła mocnego, anioła z odniesieniem właśnie do prawdy biblijnej. I dzieci teraz, w tych sytuacjach, o których wspomniałem, w osamotnieniu, coraz większym osamotnieniu, właśnie potrzebują kogoś takiego, kogo mogłyby wezwać. Bo Pan Bóg czasem jest już tak abstrakcyjny, że właśnie dlatego teraz jest taki wysyp aniołów, że ludzie jak gdyby już nie dorośli do Pana Boga, szukają jak gdyby pośrednich kontaktów. A przecież Pan Jezus sam o tym powiedział, że ci aniołowie stoją przy dzieciach, jednocześnie wpatrując się w Niego samego. I żeby tego, można powiedzieć, tymi małymi nie gardzić. Tak samo właśnie w tym kuszeniu, które się odbywa w niesamowitej skali. Żeby ktoś był na straży, kogoś można byłoby wezwać. Tak samo i w błądzeniu, zwłaszcza po tych przestrzeniach internetowych. I kiedyś jedna mała, już tak powoli kończę, mała mi opowiedziała właśnie taką swoją historię, którą potem zmieniłem na historię do kazań i rekolekcji. Że owszem, miała oboje rodziców, piękny dom, ale kiedy wróciła, zawsze tam była sama. I akurat szła ulicami, żeby i mając taką nadzieję, że może podśpiewując sobie piosenkę, zwróci uwagę dorosłych na siebie. Jednak nie zwróciła. Jedni w wystawy, inni w samochody, inni w smartfony. Czuła się niepotrzebna, zbędna. Wchodząc do domu, włączyła ogromny telewizor, właśnie jakaś poczwara, maszkaron. Potem włączyła komputer taty, gra z wampirami. Nadała SMS do mamy, kiedy wrócisz, odpowiedź bardzo późno. I nagle zobaczyła jakiś cień za oknem, ktoś się czaił. Ktoś usiłował wejść do domu, usiłował się włamać. I wtedy tą małą prawie że sparaliżował strach. Jeszcze sięgnęła po telefon, ale tata tylko wiadomość zostawił, żeby się nagrać. Ale kiedy już płaczliwie nagrała się, że ktoś tutaj ją napada, tata skwitował, że nie rycz mała, nie rycz, znam takie numery. I wtedy, kiedy już czuła, że te drzwi zostaną sforsowane, nagle przypomniała jej się modlitwa uczona jej kiedyś przez babcię. Aniele Boży, stróżu, do pomocy, do pomocy. I wtedy mocno zadzwoniła komórka, jej komórka, ale bardzo mocno. I się wyświetliło, jestem. Nie wiem, czy to już były jakieś jej wewnętrzne doznania, że ten ktoś się przedstawi, że jest aniołem dla niej. Od Boga. I wtedy zasnęła. Z tego strachu i tak dalej. Kiedy matka potem wróciła, mówi, słuchaj, kto mnie wzywał? Co się stało? Dlaczegoś ty spała? I wtedy ona tak naturalnie odpowiedziała. Mamo, dlaczego ty nigdy mi nie powiedziałaś, że ja mam anioła stróża? Mówiłaś o ufolutkach. Mówiłaś o różnych maszkaronach. Mówiłaś o skrzatach, a nigdy nie powiedziałaś o aniołach. A on mnie uratował. Dzięki temu, że babcia mnie o nim nauczyła. To takie krótkie, ale właśnie to może, że pominęliśmy tą sferę, Bożą sferę. Nie mityczną, nie sentymentalną, nie kiczowatą, ale rzeczywistą. I właśnie ta wiara i modlitwa
najpierw do własnego anioła. Kochani, bo kiedyś w Radiu Maryja mieliśmy rozmowy niedokończone o aniołach i ludzie się dziwili, że dorośli też mają, a miały mieć tylko dzieci. Nie, według Tomasza z Akwinu od urodzenia do śmierci, a nawet ponoć na czas czyśćca, mamy przypisanego jedynego niepowtarzalnego strażnika, przewodnika, nauczyciela, doradcę. I nie sposób z niego nie korzystać, ale gdy nie mamy wiary, on może tylko rzadko ingerować, bo wzywany, proszony, uruchamiany ma tę Bożą moc. Ale również trzeba byłoby dzieciom przywrócić tę wiarę. Przywrócić, że są, jacy są naprawdę, według Pisma Świętego. I jakie mają funkcje, jakie role. Przywrócić im taką prawie, że można powiedzieć, machinalną modlitwę. Tak jak ta mała wtedy w tej chwili grozy włączyła aniele Boże. To jest wezwanie Boga, bo anioł jest jego ramieniem, jest jego mocą, jest jego światłem, jest jego posłaniem. Nie ma jakiejś tam, można powiedzieć, szczeliny pomiędzy. Bóg wtedy reaguje poprzez swojego posłańca. I wtedy, kto wie, czy nie trzeba byłoby naśladować ojca Pio. I do tych naszych najtrudniejszych dzieciaków, z którymi się dzieją rzeczy złe i sami to widzimy, posyłać może swojego, modlić się do ich aniołów, ale przede wszystkim wzywać Bożej mocy, żeby on wiedział, jak ratować. I ja pracuję u Anioła Stróża i z siostrami Loretankami wydajemy takie czasopismo Anioł Stróż, bo wymyślone przez założyciela, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, żeby było przewodnikiem, żeby uczyło patrzeć na piękno świata, żeby uczyło dziejów biblijnych, ale i historii i patriotyzmu. I dzieci jeszcze czytają, jeszcze słuchają, jeszcze mają ten kontakt. I o to chciałbym właśnie was też prosić. 30 ostatniego września będzie uroczystość trzech archaniołów, a 2 października będzie wspomnienie aniołów stróżów. Dobrze byłoby przygotować właśnie takie katechezy, żeby dzieci poczuły się właśnie w tej nadziei, że nie są zbędne, nie są opuszczone, nie są osamotnione, że Bóg ich także w ten sposób kocha i chroni. A ręczę, bo wiele przeżyłem już, mogłoby mnie tu nie być już kilka razy, że na ich opiece się człowiek nie zawiedzie. I wskazałem na tą kasetę, tą płytę, oto ja posyłam swojego anioła, ojca Augustyna Palanowskiego. Małgorzata Nawrocka napisała Twierdzę Aniołów. Nawet taki zupełnie niewierzący człowiek, Pierre Jovanowicz, nawrócił się, kiedy cudownie wskutek właśnie jakiejś ingerencji został uratowany podczas zamachu terrorystycznego i napisał Śledztwo w sprawie aniołów stróżów. Niesamowita książka, takie poszukiwanie prawdy o tych posłańcach Bożych. I Andrzej Plesu o aniołach, niesamowicie filozoficzna książka, tylko jest ich mnóstwo. Dlatego tak chciałbym właśnie z nadzieją, z tą jasną stroną rzeczywistości, bo oni są ze światła, z tą prawdą Bożą o człowieku, ale i tej relacji nieustannej, o tej krzątaninie aniołów wokół, zakończyć to swoje, chyba już przydługie trochę wystąpienie, taką może modlitwą. Owszem, znamy tą najprostszą dziecięcą, ale jest jeszcze krótsza, że Aniele Boży, stróżu mój, Tobie Bóg oddał mnie. Oświecaj więc, kieruj, prowadź i strzeż mnie dzisiaj. Amen.
żebyśmy spróbowali powtórzyć. Aniele Boży, stróżu mój, Tobie Bóg oddał mnie. Aniele Boży, stróżu mój, Tobie Bóg oddał mnie. Oświecaj więc, kieruj, prowadź i strzeż mnie dzisiaj. Amen.